Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wszystko działa. Widać mnie i słychać. Cieszę się, że Państwo dzisiaj dotarli na lekcję poświęconą niedźwiedziowi polarnemu. Lekcja jest w ramach projektu EduArctic 2. Ja nazywam się Dagmara Bożek, jestem pracownikiem Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk i należę do zespołu zajmującego się komunikacją naukową i edukacją. Także mam nadzieję, że dzisiejsza lekcja się spodoba. Od razu też mówię, że jest to jeden z ostatnich webinariów w ramach projektu EduArctic 2, ponieważ ten projekt trwa do końca stycznia, także jeszcze przed nami zaledwie kilka ostatnich spotkań, ale oczywiście też pod koniec powiem o samym pakiecie edukacyjnym, który jest dostępny na stronie projektu i który wraz z innymi materiałami będzie dostępny przez długi czas i bez jakichkolwiek problemów. Natomiast zapraszam już na spotkanie z niedźwiedziem polarnym, bohaterem dzisiejszej lekcji. Jeśli chodzi o niedźwiedzia polarnego, to od razu mówię, że skupiam się na tej części Arktyki, która dotyczy archipelagu Svalbard. Arktyka, jak widać na tej mapce z prawej strony, to oczywiście bardzo duże terytorium, które na którym znajduje się nie tylko biegun północny i lód otaczający biegun północny, Morze Arktyczne, Ocean Arktyczny, czy właśnie północne terytoria różnych krajów, więc jest to bardzo duże terytorium. Natomiast właśnie tutaj też widać doskonale archipelag Svalbard. Administracyjnie jest on zarządzany przez Norwegię. Też mogą się Państwo spotkać z określeniem Spitsbergen. Spitsbergen według naszego nazewnictwa i też nazewnictwa w większości stosowanego jest to największa wyspa archipelagu Svalbard, natomiast określeniem na cały archipelag jako Spitsbergen posługują się głównie Rosjanie, którzy raczej określenia norweskiego Svalbard nie używają. I właściwie jeśli chodzi o niedźwiedzie polarne, to wyróżniamy 19 populacji, które łącznie mogą liczyć około 25 tysięcy osobników. Raczej ta populacja, te populacje, liczebność w miarę jest stała, oczywiście zmienia się w zależności od regionu, natomiast ta populacja niedźwiedzia polarnego, czyli okolicy Morza Barenca, o której ja dzisiaj będę mówić, to ona liczy około 3 tysięcy osobników i faktycznie jest regularnie monitorowana przez badaczy norweskich pracujących w Instytucie Polarnym w Tromsø na północy Norwegii i faktycznie ta populacja akurat jest dość stabilna. Oczywiście, czy niedźwiedzie mogą mieć między sobą kontakt w ramach tych różnych populacji. Jak najbardziej oczywiście one się przemieszczają na duże odległości. Oczywiście to, że lód morski teraz się kurczy w Arktyce, no nie ułatwia sprawy, bo po pierwsze niedźwiedzie polują, korzystając z lodu morskiego, a po drugie lód morski służy im do przemieszczania się, więc oczywiście mogą przepływać coraz to dłuższe odległości, co powoli zaczyna się obserwować, że niedźwiedź polarny może nawet około 100 kilometrów przepłynąć, no ale oczywiście to nie jest też taka duży dystans, żeby móc na przykład bez problemu przedostać się w inną odległą część Arktyki. I mamy właśnie wspomniany archipelag Svalbard, mamy Spitsbergen, mamy inne wyspy należące do tegoż archipelagu. No i właściwie to jest ten obszar Morza Barenca, populacja niedźwiedzia polarnego Morza Barenca, o której wcześniej wspomniałam. To, co jest dość ciekawe, to to, że tutaj są zaznaczone wędrówki niedźwiedzi polarnych przy pomocy tych niebieskich strzałek. Dlaczego mówię, że ciekawe? Ponieważ ja miałam przyjemność, no już będzie 10 lat temu pracować w polskiej stacji polarnej Hornsund. To jest polska placówka całoroczna, znajdująca się w Arktyce, właśnie na południowym Spitsbergenie, nad fiordem Hornsund. Jest to placówka zarządzana przez Instytut Geofizyki, którego jestem pracownikiem. I proszę zwrócić uwagę, że te strzałki faktycznie docierają między innymi w południową część Spitsbergenu, bo niedźwiedzie, jak wspomniałam, są zależne od lodu morskiego i wraz z nim się przemieszczają, czyli im więcej lodu morskiego, tym więcej odwiedzin niedźwiedzi, mówię odwiedzin, bo kiedy
Pracowaliśmy w stacji, ale to też dotyczy wszystkich osób, które w ramach obecnych wypraw pracują. Prowadzi się taki, no, powiedziałabym, monitoring niedźwiedzi polarnych. Liczy się, ile tych niedźwiedzi polarnych rocznie odwiedza stację. Oczywiście nie mówię już o takich sytuacjach, że każdy chce mieć zdjęcie niedźwiedzia polarnego, więc też z utęsknieniem czeka się na to spotkanie, żeby te niedźwiedzie zobaczyć. Ale oczywiście cały czas pamiętamy, że jest to zwierzę bardzo niebezpieczne. I też niestety kontakt z nim różnie się może skończyć. No więc pamiętam, że kiedy meteorolodzy nasi monitorowali na różnych stronach ze zdjęciami satelitarnymi, jak lód morski się zachowuje i skąd napływa, to w pewnym momencie pojawiło się hasło: no, z północnego wschodu napływa lód morski, za parę dni będą niedźwiedzie. I faktycznie jakieś pojedyncze odwiedziny się pojawiły. I my w czasie naszej wyprawy naliczyliśmy około 44 niedźwiedzi polarnych. Więc oczywiście może to być obarczone pewnym błędem, bo może się okazać, że jeden niedźwiedź odwiedzał stację wielokrotnie i my go policzyliśmy jako kilka różnych osobników, ale faktycznie mi się zdarzało i to głównie w okresie zimy. Zimy i wiosny arktycznej. Z takich ciekawostek, i to też w tym pakiecie edukacyjnym, o którym na początku wspomniałam, będzie bardziej to rozbudowane, czyli rodzina niedźwiedziowatych. Tutaj jest tylko taki smaczek, mianowicie taki, że pomiędzy niedźwiedziem polarnym, brunatnym, a panną wielką jest oczywiście dość duże pokrewieństwo, należą one do jednej rodziny. Łącznie rodzina niedźwiedziowatych liczy o 7 różnych gatunków. I są to na przykład jeszcze, jest to wargacz leniwy na przykład, czy niedźwiedź, czy to jest Black Bear, oni chyba jako niedźwiedź czarny przetłumaczyli. Także te wszystkie niedźwiedzie będzie można zobaczyć w pakiecie edukacyjnym, o którym na końcu będzie. Ponieważ opowiadanie o niedźwiedziach polarnych bez ciekawostek to nie byłoby prawdziwe opowiadanie o niedźwiedziach polarnych, więc tutaj taka ciekawostka zapowiedziana wcześniej, mianowicie hybryda przedstawiająca niedźwiedzia grizzly i niedźwiedzia polarnego. I stąd z języka angielskiego nazywa się on bardzo malowniczo pizzly. I właściwie być może jest to jeden z możliwych scenariuszy, jeśli chodzi o niedźwiedzie polarne w Arktyce, bo krzyżówkę tą zaobserwowano w Arktyce Kanadyjskiej. Nie jest dużo takich osobników, ale wynika ona z kontaktów niedźwiedzi polarnych z niedźwiedziami grizzly, co oznacza, że w związku ze zmianami klimatu niedźwiedzie polarne schodzą bardziej na ląd, w głąb lądu, a niedźwiedzie grizzly idą bardziej na północ, no bo zasadniczo klimat już im nie przeszkadza, nie jest aż tak zimno. No więc zobaczymy, czy to będzie jakiś trend, który będzie się utrzymywał, czy na razie ciekawostka biologiczna. Wspominałam oczywiście, że oprócz tego, że niedźwiedzie polarne są piękne, są bardzo niebezpieczne. Więc w związku z tym na terytorium całego Svalbardu każdy, kto tam mieszka albo przyjeżdża, powinien posiadać broń albo powinien poruszać się w terenie z osobą, która taką broń posiada i umie ją obsługiwać. Z racji tego, że ja w stacji spędziłam rok czasu jako pracownik tej placówki, przeszłam przed wyjazdem na Svalbard profesjonalne szkolenie, między innymi ze strzelania, z posługiwania się bronią. Mieliśmy ćwiczenia na strzelnicy krytej, na później poligonie. Zdawaliśmy również egzamin z naszej celności. Oczywiście brzmi to bardzo ciekawie, no ale inaczej jest, jeżeli sobie człowiek uświadomi faktycznie, że posiadanie broni może mu uratować życie, kiedy akurat spotka się z niedźwiedziem polarnym. Ja nie miałam sytuacji takiej, żeby spotkać się w oko z niedźwiedziem, chociaż spotkałam się, ale mówię, nie miałam sytuacji, żeby ta sytuacja była niebezpieczna. Niedźwiedzie, które spotykałam, były raczej ciekawskie i nie przejawiały agresji, bo jeżeli by przejawiały agresję, no to byłoby o wiele gorzej. Więc zasada jest taka, że każda osoba wychodząca w teren zabiera ze sobą broń, albo właśnie wychodzi z kimś, kto tę broń posiada. I oczywiście samemu ze stacji się nie wychodziło. Także tutaj taka ciekawostka jeszcze jest, taki znak ostrzegawczy, jaki można spotkać w Longyearbyen. Longyearbyen to jest takie miasteczko w centralnej części Spitsbergenu, czyli uwaga, niedźwiedzie polarne. Bardzo oryginalny znak, bardzo małej liczbie miejsc na świecie można go spotkać. Nie jestem pewna, czy tylko właśnie w Longyearbyen, czy gdzieś jeszcze, ale no, praktycznie jak się wychodzi z lotniska, to ten znak już można zobaczyć, no więc to dodatkowo usztywnia i nakazuje wyjątkową ostrożność w poruszaniu się.
Niedźwiedzie polarne nie są sprinterami. Poza tym to są dość duże zwierzęta. Mają masę, no, dorosłe samce mogą 500 kg ważyć, pół tony, może nawet więcej. Samice są o połowę mniejsze. Natomiast no, ich serce w stosunku do masy ciała jest małe. Co to oznacza? Że niedźwiedzie po pierwsze no, za dużo nie biegają i nie są w stanie długo biegać, bo mogą się przegrzać no i w ten sposób niestety zakończyć swoje życie. Więc tutaj zrobiłam takie zestawienie i też nam powtarzano, że jeżeli jesteśmy w terenie i zdarzy nam się spotkać niedźwiedzia polarnego, a oczywiście ten niedźwiedź nie jest agresywny, bo jeżeli jest agresywny albo chce się tego niedźwiedzia przepłoszyć, to jak najbardziej używa się skutera śnieżnego do tego, jeżeli akurat jest pod ręką. Tylko znów trzeba pamiętać, że po prostu maksymalnie 100-150 metrów wystarczy przejechać, koniec, więcej nie, bo może, żeby po prostu tego niedźwiedzia nie zagonić. On zazwyczaj boi się tego dźwięku silnika, który jest dość charakterystyczny i ucieka. A o to tak naprawdę chodzi, żeby stosować różne metody przepłaszania. No ale właśnie, jazda za niedźwiedziem polarnym, bo na przykład chcemy zrobić mu zdjęcie, albo wydaje nam się, że go przepłoszymy i go tak przegonimy porządnie, no może się bardzo źle skończyć. Więc tutaj stąd też, jak mieliśmy takie szkolenie z behawioryzmu niedźwiedzi polarnych przed wyjazdem, no to też nas uczulano tutaj na pewne takie no, rozsądne podejście w tej materii. Natomiast, no oczywiście, 100 km na godzinę to jest taka prędkość, jaką skuter śnieżny może rozwinąć przy dobrych warunkach. Dobre warunki mam na myśli nie tylko dobra przejrzystość powietrza czy dobra widoczność, ale również dobra nawierzchnia, mówiąc wprost. Bo jeżeli na przykład jest ona, no bo oczywiście zakładamy, że no nie przejeżdżamy po fiordach czy po jakichś innych ciekach wodnych, które są niezamarznięte, albo nie jeździmy po niewystarczającej pokrywie śnieżnej, ale ważne jest to, żeby też na przykład nie było zastrugów. Zastrugi to jest taki fantazyjnie troszeczkę uformowana powierzchnia wynikająca z nawiewania, wywiewania warstw śniegu i to są, one są dość mocno zmrożone, co powoduje różnego rodzaju nierówności. Więc po pierwsze, no, nie jedzie się wygodnie po takich nierównościach, a po drugie, jeżeli mamy dookoła biało i nie zauważymy takiej nierówności, a mamy dość dużą prędkość, no to może się to skończyć tragicznie, bo może skuter się przewrócić do przodu, wywinąć salto, które dla nas przy dużej prędkości skończy się tragicznie. Więc tutaj jest dużo takich różnych pułapek, jeśli chodzi o to. Natomiast niedźwiedź polarny faktycznie, no, 40 km na godzinę to jest taka jego maksymalna prędkość, jaką jest w stanie rozwinąć, uciekając, ale znów to nie jest sprinter. On w takiej, pędząc taką prędkością, naprawdę to jest raptem minuta, nie więcej. I no, najlepiej właśnie, żeby tak jak wcześniej wspomniałam, żeby go nie przegonić, bo to się może skończyć dla niego bardzo źle. No i tutaj taki troszeczkę slajd, już w sumie trochę no, nieaktualny, ale już tłumaczę dlaczego. Bo przez długi czas, od samego początku powstania stacji w Hornsundzie, w 1957 roku, kiedy zaczęto budowę, i potem, kiedy na zimę w 1957-58 została pierwsza grupa zimująca, zabierano ze sobą psy. Początkowo to były psy no, zabierane z Polski, więc na przykład owczarki podhalańskie, które myślano, że właśnie będą dobre do takiej, no, raz, że dobrze zniosą warunki klimatyczne, a dwa, przede wszystkim miały chronić przed niedźwiedziami polarnymi. Czyli no, pies doskonale wyczuwa, że zbliża się niebezpieczeństwo i alarmuje. Później, w związku ze zmianą przepisów, psy, jakie można było trzymać w stacji, to miały być takie rasy typowe dla północy, na przykład Alaskan Husky, Siberian Husky, Malamut, pies grenlandzki, więc te psy stacja dostawała od Norwegów i tak było do praktycznie 2 lata temu, do 2 lat wcześniej, że te psy faktycznie regularnie tej stacji broniły. I 2 lata temu, bo mówiłam właśnie, że spotkania z niedźwiedziami mogą się tragicznie skończyć, faktycznie miała miejsce tragiczna sytuacja, kiedy, chociaż to też nie była jedyna taka sytuacja, że pies został zaatakowany przez niedźwiedzia polarnego, no i to oczywiście dla psa się skończyło bardzo źle. No i od tego czasu to też była bardzo trudna sytuacja, bo ten niedźwiedź nachodził pracowników stacji przez dość długi czas, ludzie byli zamknięci w stacji, więc dużo było takich rzeczy niebezpiecznych, zagrażających. Więc podjęto decyzję, na chwilę obecną tak wygląda sytuacja, że zamiast psów jest monitoring
Są kamery wszędzie, także jest założenie takie, że osoba, która ma dyżur albo każdy pracownik stacji wychodzący na zewnątrz ma możliwość sprawdzenia, czy wszystko jest ok, czy nic się nie czai, czy i no i dzięki kamerom, które są tak ustawione, że widać, czy przypadkiem za drzwiami nie ma niedźwiedzia. Jest to o tyle ważne, bo nie tylko wychodzi się ze stacji w ciągu dnia, chociaż jak jest noc polarna, to nie ma najmniejszego znaczenia, ale ze względu przede wszystkim na pomiary, które się prowadzi w okolicy stacji, prowadzi się je w różnych godzinach. Na przykład meteorolodzy prowadzą obserwacje co 3 godziny i faktycznie wychodzą ze stacji, kiedy praktycznie wszyscy śpią, z wyjątkiem dyżurnego, więc ten ruch wokół stacji praktycznie jest znikomy. No więc gdyby coś się miało czaić, no to może się czaić właśnie w takim momencie, kiedy raczej ruchu wokół stacji jest mniej. I o tyle to jest istotne, żeby zapewnić ludziom pracującym w stacji bezpieczeństwo. Niedźwiedzie polarne, które odwiedzają stacje, są bardzo ciekawskie. Oczywiście pomijam sytuacje, kiedy są głodne, agresywne, bo mogą się wtedy dobijać i niszczyć rozmaite rzeczy, ale też bywają ciekawskie. No i tutaj mamy takiego ciekawskiego niedźwiedzia polarnego, a właściwie samicę niedźwiedzia polarnego, która stwierdziła, że zaprzyjaźni się z deszczomierzem. No i deszczomierz, faktycznie tych deszczomierzy już teraz nie ma, ale na naszej wyprawie one stały pomiędzy moreną lodowca Hansa, który jest lodowcem najbliżej znajdującym się, takim największym z stacji polarnej, około do czoła lodowca jest około 2 km. No i właśnie w tej odległości między stacją a czołem lodowca stały sobie deszczomierze. No więc jak oczywiście niedźwiedzie tamtędy przechodziły, no to był taki element krajobrazu, który był inny zdecydowanie niż wszystko dookoła, więc niedźwiedzie musiały oczywiście się zaprzyjaźnić z tym deszczomierzem, no więc obalały te deszczomierze. Zdjęcie akurat nie pochodzi z naszej wyprawy, tylko z mojej wyprawy, tylko z wyprawy wcześniejszej. No więc tutaj widać, że ktoś po prostu oddał strzał z rakietnicy. No i ta rakieta bardzo skutecznie niedźwiedzia poszyła, niedźwiedź wystraszył się huku, hałasu, błysku, no i sobie poszedł. To jest najlepszy scenariusz, kiedy nie trzeba sięgać po mocniejsze środki odstraszania. No i tak jak powiedziałam, jeżeli chodzi o te emocje, jakie towarzyszą, niedźwiedź polarny może być agresywny faktycznie, kiedy jest chory, kiedy jest zraniony, kiedy jest głodny, albo kiedy jest to samica z młodymi. No i właśnie jeśli widzimy dwa niedźwiedzie razem albo trzy niedźwiedzie, to oczywiście jest duża doza pewności, że jest to matka z młodymi. Tu od razu informacja, że młode niedźwiedzie polarne przebywają z matką przez dość długi okres, bo od 2 do 3 lat, więc faktycznie już w pewnym momencie nabierają dość takich gabarytów podobnych do matki. Więc można mieć takie wrażenie, że o, niedźwiedzie polarne wyszły sobie na spacer, ale raczej takie zachowanie no, jest bardzo rzadkie, bo niedźwiedzie są samotnikami. One raczej w pojedynkę spędzają życie, chyba że jest okres godowy i wtedy się spotykają, albo na przykład trafi się więcej jedzenia, jakiś, nie wiem, martwy wieloryb zostanie wyrzucony na plażę, no to wtedy się zdarzy, że tych niedźwiedzi może być więcej. Czy na przykład na wysypiskach śmieci mogą ludzi nachodzić, żeby tam jakieś resztki jedzenia zdobyć. No a jeśli chodzi o człowieka, to oczywiście ja pamiętam, że moje obserwacje niedźwiedzi polarnych, moim obserwacjom niedźwiedzi polarnych zawsze towarzyszyły rozmaite emocje, począwszy od naprawdę podziwu, bo to zwierzę jest niesamowite, jest niesamowicie piękne, po taki wręcz atawistyczny strach, kiedy gdzieś tam przyszło mi się z nim spotkać w dość małej odległości. No i ja nie byłam w bezpiecznej stacji, tylko jednak byłam w terenie, więc faktycznie można się mocno wystraszyć. Co do przystosowań niedźwiedzia polarnego, bo jest to zwierzę żyjące w klimacie bardzo wymagającym, a jednak doskonale sobie radzi, więc jeżeli zakładając, że ta dieta niedźwiedzia polarnego wygląda właściwie, czyli no, ma dostępność fok, które są tłuste, dostarczają mu dużo energii, no to mając takie rezerwy tłuszczowe, niedźwiedź jest w stanie głodować przez 9 miesięcy, co no, jest kluczowe, właśnie te jego rezerwy tłuszczu są kluczowe w okresie lata, które jest coraz trudniejsze ze względu na rosnące temperatury, bo tego lodu morskiego jest coraz mniej. Coraz trudniej polować na foki i coś sensownego znaleźć. Więc niedźwiedzie często wyszukują mniej kaloryczne pożywienie, jedzą na przykład jakieś rośliny, czy na przykład ptaki i ich jaja. Co oczywiście wymaga jednak no, jedzenia w dużych ilościach tego typu pokarmu z racji na jego niską kaloryczność. No, natomiast jest to zwierzę, które ma doskonale rozwinięty zmysł węchu,
Przydaje się, bo niedźwiedzie polarne raczej kiepsko widzą, więc one nas bardziej wywęszą niż zobaczą. No zobaczą jakiś większy kształt, wysoki, no ale za bardzo tak nie będą w stanie stwierdzić, kim jesteśmy, zwłaszcza jak mamy do czynienia z takimi częściami Arktyki, gdzie człowiek jednak jest no cały czas gościem i niekoniecznie oczywistym widokiem dla dzikiego zwierzęcia. Natomiast to, co tutaj widzicie po lewej stronie, ten rysunek taki przedstawiający niedźwiedzia stojącego na tylnych łapach, to jest też sposób polowania. Jak już niedźwiedź wyciągnie zdobycz, to on ją musi sobie odpowiednio przygotować przed spożyciem. I co robi? Staje na tylnych łapach, mocno się zapiera, a przed nimi uderza w zdobycz kilkukrotnie, no rozrywając tkanki, miażdżąc kości, tworząc taką no krwawą miazgę z upolowanego zwierzęcia. No i dopiero później przystępuje do konsumpcji. No wygląda to dość makabrycznie na pewno. Natomiast też takie zachowania niedźwiedzi można zaobserwować, kiedy one podchodzą pod siedliska ludzkie i coś chcą sprawdzić. Po prostu dokładnie robią to samo. Znajdą beczkę, to będą tak uderzać przed nimi łapami im tą beczkę, czy zobaczą drzwi i myśmy mieli taki problem, bo potem drzwi trzeba było naprawiać. No i też te drzwi będą tymi przednimi łapami mocno uderzać. I wspomnieliśmy o tym, że właśnie jedzą jagody, jedzą różne inne rzeczy, no i to też jest jakiś sygnał, że niedźwiedź stara się adaptować do tego, co się dzieje, do tego, co się, co, do tych zmian, jakie obserwujemy. I wcześniej przy tym deszczomierzu mówiłam, że to jest samica niedźwiedzia polarnego. Raz, że po pierwsze widać przy dorosłym osobniku, że samiec i samica się nieco różnią, choć na pierwszy rzut oka może to być trudne, bo samce po prostu mają bardziej masywny kark i takie łapy tutaj z przodu, bardziej takie, no, takie bary mają, bardziej muskularne. Natomiast samice są smuklejsze. I w związku z tym, jeżeli naukowcy, którzy prowadzą badania niedźwiedzi polarnych, chcą śledzić ich wędrówki i nakładają takie kołnierze z nadajnikami, to najczęściej wybierają do tego samice, bo samice właśnie mają te szyje troszeczkę węższe, cieńsze, nie mają mniej siły, więc jest szansa, że takiego niedźwiedzia przez dłuższy czas uda się monitorować. No i takie dane można znaleźć w internecie. Jest w pakiecie, do którego link później wyślę. Jest takie zadanie, w którym uczniowie są proszeni o monitorowanie wędrówki niedźwiedzia polarnego, wybranego niedźwiedzia polarnego na podstawie danych właśnie z takich obroży. Więc można zobaczyć właśnie, co się z tym niedźwiedziem dzieje, gdzie on przebywa. No i tutaj zaznaczyłam na mapce z prawej strony wspomniany Norweski Instytut Polarny, który właśnie między innymi zajmuje się badaniami ssaków w ogóle życia różnych gatunków na Svalbardzie i w Arktyce. Niedźwiedzie polarne mają oczywiście też inne przystosowania związane z ochroną przed zimnem, co jest bardzo istotne, więc mają grube dwuwarstwowe futro, gęsty podszerstek i takie wierzchnie futro z włosem okrywowym. Co ciekawe, te włosy zazwyczaj są puste w środku i są przeźroczyste, więc to, że wydaje nam się, że niedźwiedź jest taki, że jest taki biały, chociaż to nie jest do końca biały kolor, to jest w pewnym sensie złudzenie optyczne. Najprawdopodobniej to, że włos jest w środku pusty, pomaga utrzymać lepszą izolację. No i z takich też ciekawostek, skóra niedźwiedzia polarnego jest ciemna, ma czarny kolor, w przeciwieństwie właśnie do futra, które jest jasne. To jest taki kolor bardziej kremowy, można powiedzieć. Natomiast im niedźwiedź jest starszy, tym futro nabiera bardziej żółtego koloru. Jest takie wyżółcone, zwłaszcza na łapach czy w okolicach pyska. Także jak kiedyś na przykład polowano na niedźwiedzie polarne dla ich futra cennego, na Spitsbergenie, w ogóle na Svalbardzie to jest zakazane od 1973 roku, no to nie polowano właśnie na starsze osobniki z tego względu, że to futro było po prostu gorszej jakości. To też tak, z takich informacji, no z takich ciekawostek historycznych już na szczęście. Znaczy łapy niedźwiedzia polarnego są bardzo szerokie i to też jest ciekawe, bo dzięki temu niedźwiedź doskonale utrzymuje się na powierzchni, na przykład na powierzchni śniegu, na lodzie. Ciężar ma lepiej rozłożony.
My nie, jakbyśmy chcieli uciec przed niedźwiedziem polarnym, mimo tego, że wspominałam, że one nie są zbyt szybkie, to nie uciekniemy, bo my zapadamy się w śniegu. No, jakbyśmy może na nartach jakoś szybko uciekali, to byłaby szansa, ale to też trzeba byłoby być chyba sprinterem i bardzo szybko się na tych nartach przemieszczać. Natomiast niedźwiedź polarny faktycznie dzięki tym łapom lepiej tą równowagę i to wyważenie swojej dość dużej wagi utrzymuje. Z przystosowań innego rodzaju to na przykład dotyczy samic, które w przypadku których mamy do czynienia z tak zwaną ciążą przedłużoną, to nie jest tylko typowe dla niedźwiedzi polarnych, ale tutaj akurat też jest związane silnie z warunkami i klimatem, w jakim żyją te zwierzęta. Mianowicie, kiedy na wiosnę arktyczną, kwiecień, maj, jest okres godowy niedźwiedzi i na przykład samica zostaje zapłodniona, zarodek od razu się nie rozwija. Po prostu jakby jego rozwój jest lekko przyhamowany i dopiero zaczyna się on rozwijać, powiedzielibyśmy, na jesień, chociaż jesień w Arktyce to nie jest taka typowa jesień, więc jakoś we wrześniu. W tym czasie samica szuka spokojnego schronienia, jakiejś jamy śnieżnej na przykład, w której spędza zimę w oczekiwaniu na narodziny młodych, co też następuje jakoś w styczniu, lutym. No i potem młode jeszcze przez parę miesięcy do wiosny, do kwietnia przebywają w jamie razem z matką i dopiero później opuszczają schronienie w poszukiwaniu pożywienia. Więc opuszczają je już w takim bardzo przyjaznym momencie, kiedy jest ładna pogoda, kiedy też łatwiej znaleźć pożywienie, bo po długiej zimie różne gatunki zwierząt wracają w swoje rodzinne strony. I jeszcze tutaj taka ciekawostka dotycząca snu niedźwiedzia polarnego, bo niedźwiedzie jako takie nie zapadają w sen zimowy. Natomiast te ciężarne samice, które właśnie przebywają w jamie śnieżnej, wchodzą w taki stan podobny do hibernacji, dzięki czemu nie tracą energii za dużo, ponieważ no, w tym czasie nie wychodzą, nie polują, no, muszą bazować tylko na tym i na tych rezerwach tłuszczu, które udało im się zgromadzić w okresie letnim. I tak jak wspomniałam, kilka krajów podpisało takie porozumienie o ochronie niedźwiedzi polarnych. No, ochrona może być rozmaicie rozumiana. W przypadku Norwegii faktycznie to jest całkowity zakaz polowań na niedźwiedzie polarne. Także praktycznie dopuszczalny jest tylko przypadek, kiedy jesteśmy atakowani przez niedźwiedzia polarnego i to zagraża naszemu życiu. No i stąd ta broń jest przydatna, którą mamy ze sobą zawsze mieć. Też takie pytanie może się nasunąć, bo wspominałam o tej sytuacji w stacji polarnej, kiedy został zaatakowany pies i dlaczego niedźwiedzia być może ktoś nie zastrzelił. No, pies nie jest traktowany no właśnie, nie jest traktowany tak jak człowiek, czyli ponieważ psy były przez bardzo długi czas spełniły funkcję taką ochronną, ostrzegawczą przy wielu miejscach w Arktyce, no traktuje się je jako taki element inwentarza trochę, tak jak to są psy pociągowe, po prostu one mają jakąś konkretną funkcję. Więc bierze się też pod uwagę to, że taki pies może zostać przez niedźwiedzia zaatakowany. No, nie mam, w związku z tym nie ma możliwości zabicia niedźwiedzia polarnego tylko dlatego, że atakuje psa. Też za zabicie niedźwiedzia polarnego bez powodu grożą bardzo duże kary ze strony Norwegii. Są to kary pieniężne. I też może w grę też wchodzić zakaz dożywotniego wjazdu na terytorium Norwegii. Jedno ze zdjęć, które bardzo lubię, to już tak na koniec, zbliżając się. Zdjęcie zostało zrobione przez moich kolegów w takim domku traperskim, kilkanaście kilometrów od stacji w Hornsundzie. To jest taka stacja terenowa należąca do Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest to placówka imienia Stanisława Baranowskiego, jednego z polarników, wybitnego glaciologa. No i trójka moich znajomych właśnie z wyprawy przebywała w tym domku, prowadzili badania terenowe na pobliskim lodowcu Werenskiölda. No i akurat taki niedźwiadek sobie przechodził, zajrzał przez okno. Dwie osoby siedziały w środku, zrobiły to zdjęcie. Natomiast trzecia osoba stała w półotwartych drzwiach z bronią gotową do strzału, na wypadek, gdyby jednak niedźwiedź się rozmyślił i stwierdził, że zaatakuje, zamiast zaglądać do środka. To z kolei jest zdjęcie zrobione, uwaga, 1 kwietnia na naszej wyprawie. Niedźwiedzica właściwie odwiedziła okolice stacji i bardzo ją zaintrygował sprzęt do pomiaru elektryczności atmosfery. Tam była akurat taka głowica, która dość szybko się obracała, no więc jak widać, próbowała
go skosztować albo cokolwiek innego z nim zrobić. Wyglądało to dość nieciekawie, bo byliśmy przekonani, że sprzęt w ogóle zostanie zniszczony, zgryziony i wymemlany. Na szczęście nie, skończyło się tylko na tym po prostu, że ta głowica wymagała doczyszczenia ze śliny i cały sprzęt działał bez zarzutów. A tu z kolei, bo jak mówiłam, że na tym zdjęciu mamy do czynienia z samicą, no i widać to po budowie tutaj tułowia, okolic szyi. Tutaj mamy samca niedźwiedzia polarnego, który też odwiedził naszą stację w okresie letnim i widać faktycznie, że to już jest taki duży samiec, masywny. Także wtedy jeszcze na mojej wyprawie były psy, które bardzo skutecznie sobie radziły z niedźwiedziami. Znaczy nie było też sytuacji, że niedźwiedź próbował atakować któregoś z psów, ale one doskonale faktycznie wyczuwały, że zbliża się niebezpieczeństwo i od razu alarmowały. I tutaj też jeszcze taka sytuacja, która miała miejsce w czasie mojego pobytu w stacji, no faktycznie doszło do zabicia niedźwiedzia polarnego i to było w takim domku właśnie w Zatoce Hyttewika. Domek jest, te wszystkie domki właśnie małe, o których wcześniej wspomniałam, one dawniej były wykorzystywane przez traperów w celach oczywiście polowania na zwierzęta, natomiast teraz mają taką funkcję trochę zabytków i jako bazy terenowe dla naukowców albo dla turystów, którzy mają pozwolenie akurat, żeby w tą część Spitsbergenu się przedostać, no i mogą sobie tam nocować, korzystać z tej całej infrastruktury. No więc sytuacja była taka, że trójka, no właściwie turystów, mieszkańców Longyearbyen po prostu wybrała się w okolicach Wielkanocy. Bo dlaczego mówię od razu o tym pozwoleniu? Bo jest coś takiego, jak przyjedzie się do Longyearbyen, przyleci się, bo można polecieć samolotem, ale to też nie jest tak, że my się sobie tam wykupujemy nocleg i sobie potem po całej wyspie na przykład jeździmy na skuterze śnieżnym, chodzimy gdzie chcemy. Svalbard jest podzielony na takie sektory, znaczy Svalbard, okolice Longyearbyen i ta część właśnie wyspy. Czyli jest taki sektor, gdzie po prostu sobie możemy iść i to są okolice samego miasteczka. Natomiast pozostałe sektory, jeżeli chcemy się dostać, musimy być albo mieszkańcem, albo mieć jakieś przede wszystkim zezwolenie gubernatora Svalbardu, albo wykazać, że właściwie no, na przykład jesteśmy naukowcami i chcemy przeprowadzić jakieś badania. Czyli to nie jest tak, że pojedziemy sobie gdzieś, bo tak chcemy i wszyscy nam na to pozwolą. No więc ci ludzie, którzy wtedy odwiedzili ten domek, oni byli mieszkańcami Longyearbyen i faktycznie mieli zezwolenie gubernatora, żeby w tę część Spitsbergenu, gdzie znajduje się polska stacja, a zarazem znajduje się Park Narodowy Południowego Spitsbergenu, mogli pojechać. No i tak się akurat złożyło, że niedźwiedź, właśnie taki niedźwiadek paroletni, jak później nawet lokalna prasa o tym pisała, no niestety był głodny najwyraźniej i atakował przez kilka godzin ten domek, a to próbował drzwi wyważyć, a to w końcu udało mi się, jak widać tutaj, zerwać okiennicę i wyważyć okienko. Co prawda no, jest za duży, żeby wejść do środka, ale praktycznie wcisnął się tam do połowy. Ludzie, którzy byli w środku, rzucali w nim czym się dało, nawet od rakietnicy odpalili, co o mały włos nie zakończyło się pożarem. No ale w końcu sytuacja była już tak dramatyczna, że musieli go zastrzelić. Oczywiście tutaj żadnych sankcji ze strony gubernatora Svalbardu nie było. No, wykazano ewidentnie, że ci ludzie bronili swojego życia. Natomiast faktycznie później odwiedzili nas, przyjechali do stacji, byli bardzo roztrzęsieni tą całą sytuacją, bo no, nie spodziewali się, że... I też mu opowiadali, że przyjechali na Svalbard z własnego wyboru, że chcieli tutaj żyć, mieszkać, pracować, żeby właśnie być bliżej natury. No i nagle się okazało, że byli zmuszeni zastrzelić niedźwiedzia, którego uważali za jedno z piękniejszych zwierząt, ale nie mieli wyboru. Więc no, taka historia właśnie, którą mogliśmy, no może nie zobaczyć na własne oczy, ale akurat usłyszeć o niej w ramach relacji z pierwszej ręki, no i też później przeczytać w prasie, jaki to miało przebieg. No i tutaj już zaraz Państwu podeślę link do pakietu poświęconego niedźwiedziowi polarnemu. Także dziękuję za prezentację, za wysłuchanie jej.